Dobry wieczór Państwu, czwartek, godzina 19, więc czas rozpoczynać kolejne studio Forbet czwartej ligi. Jak co tydzień spotykamy się razem z Michałem Załęckim, żeby omówić najciekawsze wydarzenia, które właśnie miały miejsce na czwartoligowych boiskach. W tym odcinku dokładnie przyjrzymy się dwóm spotkaniom. Będą to starcia pomiędzy Mazurem Karczew a Markowią Marki i MKS-em Piaseczno i KSCK Troszyn. Ale jeszcze na wstępie chciałbym Państwu podziękować za dotychczasową obecność. No i zachęcam do tego, żeby dalej lajkować. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze tego nie zrobił, to zasubskrybujcie w serwisie YouTube kanał Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej oraz też dawajcie nam znać w komentarzach, jak wrażenia oraz jakie macie sugestie. A teraz, Panie Michale, żeby zbędnie nie przedłużać, przechodzimy do tego, co niedźwiadki lubią najbardziej, czyli do omawiania spotkań, które miały miejsce w zeszłej kolejce. Tak, i pierwsze spotkanie, które umówimy, to będzie spotkanie MKS-u Piaseczno z KSCK Troszyn. I zanim przejdziemy do tego spotkania, to zachęcamy Państwa do zobaczenia skrótu z tego meczu. Spotkanie pomiędzy MKS-em Piaseczno a KSCK Troszyn zapowiadane było jako hit 21. kolejki Forbet czwartej ligi. Zdecydowanie lepiej w to spotkanie weszli gospodarze, którzy już w drugiej minucie ze sprawą Sebastiana Folwarskiego byli bliscy zdobycia bramki. Kolejną groźną sytuację MKS miał w 5 minucie spotkania. Fatalny błąd w polu karnym popełnił Karol Kamionowski, ale strzał Dominika Piekuta ląduje na słupku. Co nie udało się Piekutowi w 5 minucie, tego dokonał Nalej w minucie 10. Dobre zagranie od Folwarskiego. Nalej przedziela się w polu karnym, przekłada piłkę na lewą nogę i uderzeniem po krótszym słupku zaskakuje Michała Subczyńskiego, zdobywając pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Troszyn starał się odpowiedzieć już w 21 minucie. Bardzo ładne zagranie z pierwszej piłki Wierzbowskiego w kierunku Matusiaka. Matusiak mija golkipera, ale tym zwodem troszeczkę za mocno się wyrzucił i potem z ostrego kąta miał problemy, żeby umieścić piłkę w siatce. Kolejna akcja gości. Strata. Prawym skrzydłem rusza Nalej. Nalej ciągle przy piłce. Przemierzył z piłką już dobrych kilkanaście metrów. Nalej wpada w pole karne. Mija rywala. Nalej oddaje uderzenie. Natomiast pan arbiter uznał, że Maciej przy próbie zwodu faulował defensora Troszyna. W 38 minucie kontratak Troszyna, rusza lewym skrzydłem Jakub Tyska. Idzie był na obieg Edgardo Ruiz, do niego właśnie posyłane zostaje podanie. Ruiz dośrodkowuje, ale fantastyczna antycypacja Michała Janowskiego. Mecz w Piasecznie był zdecydowanie spotkaniem walki. Mieliśmy sporo ostrych starci, jak to m.in. w 39 minucie. Zabójczy ciosy Troszyn wyprowadził w 41 minucie spotkania. Jakub Tyska ścina do środka, zagrywa do Majkowskiego, pokazuje się do zagrania. Do niego właśnie kieruje piłkę kapitan gości. Majkowski popisuje się w polu karnym fantastycznym wyszkoleniem technicznym. Minął rywali, pokonał bramkarza i zdobył swoją pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Mimo silnych prób obu drużyn, do przerwy więcej bramek nie oglądaliśmy. Do szatni obie drużyny schodziły przy rezultacie 1-1. Pierwsze minuty drugiej połowy lepiej po raz kolejny starali wykorzystać się gospodarze. Piłka do Macieja Naleja, ten fantastycznie zagrywa do Dominika Piekuta, ale Piekut dwukrotnie przegrywa pojedynek z Michałem Suczyńskim, potem jeszcze fauluje golkibera gości, za co otrzymuje żółty kartonik. Znakomita szansa Dominika, ale niewykorzystana. Odpowiedź Troszyna, Wierzbowski zagrywa na lewą stronę do Tyski, jego strzał zablokowany, piłka szczęśliwie ląduje pod nogami Kacpra Matusiaka, ale fantastycznym refleksem wykazuje się Władysław Palamar. Kolejna akcja Troszyna, bardzo dobre zawody tego dnia rozgrywał Michał Pragacz i to on zapoczątkował sytuację z 79 minuty, po której Aleksandr Luczyk oddał bardzo groźny strzał, natomiast na nieszczęście drużyny z Troszyna minimalnie niecelny. Troszyn ostateczny cios mógł zadać w 86 minucie spotkania. Luczyk zagrywa do Juniora. Junior mija rywali w polu karnym, ale jego strzał okazuje się minimalnie niecelny i ten mecz kończy się remisem 1-1. Michał, przed tygodniem wszyscy tutaj w studio obstawialiśmy zwycięstwo Troszyna. Tak się nie wydarzyło. Mecz zakończony wynikiem remisowym 1-1. Jakie są Twoje odczucia po tym spotkaniu? To prawda, to Troszyn przyjechał tam w roli faworyta na to spotkanie. Jednak na boisku było zupełnie inaczej. To Piaseczno przeważało w pierwszych minutach tego spotkania. Mieli już dwie dogodne sytuacje na samym początku, ponieważ w drugiej minucie Folwarski mało brakowało, wpisałby się na listę strzelców. Zaraz trzy minuty później po błędzie Kamionowskiego w dobrej sytuacji był również Piekut. No i przyszła 10. minuta spotkania, przy piłce znajdował się Troszyn. Wszystko wskazywało na to, że to oni jakby będą zagrażać bramce Piaseczna. Jednak z lewej strony
błąd. Bardzo czujnie zachował się ponownie Folwarski, gdzie przerwał podanie, poleciał z kontratakiem, posłał dobrą piłkę do Naleja, a ten w polu karnym zrobił to, co umie najlepiej, czyli okiwał dwóch obrońców i pokonał dobrym strzałem Michała Subczyńskiego. Kolejne minuty to były ataki pozycyjne Troszyna. To oni sobie stwarzali więcej sytuacji do zdobycia bramki. I taki wynik 1-0 otrzymywał się aż do 41 minuty spotkania, gdzie dopiero w 41 minucie przedarł się w polu karnym. Mówimy tutaj oczywiście o Majkowskim. Przedarł się w polu karnym Piaseczna i zdobył bramkę na 1-1, więc w takich mieszanych nastrojach mogli sobie zejść zawodnicy obydwu drużyn do szatni. No a druga część spotkania to jedna drużyna raz druga miała swoje dobre fragmenty. Oba zespoły sobie stwarzały dogodne sytuacje do zdobycia bramki, lecz zabrakło im skuteczności. No i mecz zakończył się wynikiem 1-1. A tu, Łukasz, jeszcze mam pytanie do ciebie, ponieważ wydawało mi się w przebiegu całego meczu, że w Troszynie zabrakło właśnie dwóch zawodników w środku pola, którzy to zawsze kreowali jakby akcję Troszyna. Chodzi mi tutaj o Ruiza i o Wierzbuskiego. I chciałem się ciebie zapytać, czy ty też odniosłeś takie wrażenie, że gdzieś ci zawodnicy w tym spotkaniu byli niewidoczni? Zgadzam się z tobą, Michał. Troszyn dysponuje arcyprzepotężną trójką w środku pola, jak na warunki tej ligi. Jest to Michał Pragacz, Edgardo Ruiz i Mariusz Wierzbowski. Na pewno najbardziej błyszczał z tej trójki Michał Pragacz. Bardzo mi się podobał Michał w jednym aspekcie. Gdy Piaseczno zakłada ten swój wysoki pressing, z którego jest po prostu znane, to Pragacz zawsze dawał tą dodatkową opcję przy wyprowadzeniu piłki. Już gdy się wydawało, że mają zamkniętych rywali w narożniku, czy też zaatakowali bramkarza, to jak Feniks z popiołów pojawiał się Michał Pragacz i dawał tą dodatkową opcję zagrania, tego wyjścia spod pressingu. Więc tu się zgodzę, że na pewno to był troszeczkę słabszy mecz w wykonaniu Wierzbowskiego i Ruiza. Z tej trójki najsolidniej wyglądał Michał Pragacz. No i to też mogło trochę zaważyć, bo właśnie Troszyn bazuje na tym, że tą swoją bardzo mocną trójką często dominuje środek pola. I to też robi im przewagę w tym spotkaniu, a trzeba powiedzieć, że no Ruiz i Wierzbowski na tle Pragacza wyglądali w tym tygodniu troszeczkę słabiej. I tym sposobem zakończyliśmy omawianie spotkania MKS-u Piaseczno z KSC Katroszyn, więc teraz, Michale, sobie przejdziemy do drugiego starcia, które dzisiaj mamy na tapecie. Był to mecz Mazura Karczew i Markowi Marki, ale klasycznie zanim zaczniemy sobie podsumowywać to, co działo się w Karczewie, to zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do obejrzenia skrótu z tego spotkania. Do Karczewa przyjechała Markowia Marki, by zmierzyć się z miejscowym Mazurem. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego miała miejsce ceremonia otwarcia nowej trybuny na Stadionie Miejskim imienia Mariana Olszewskiego w Karczewie. Gospodarze opromienieni dużą ilością kibiców starali się pokazać z jak najlepszej strony. Bliski strzelenia bramki w 19 minucie był Marcin Raszka, ale jego uderzenie głową zatrzymało się na poprzeczce. 31 minuta spotkania. Raszka przyjmuje piłkę klatką piersiową, wypuszcza z prawej strony Celińskiego. Celiński odwdzięcza się podaniem zwrotnym, Raszka rusza w pole karne, zatrzymuje się, rozgląda i dostrzegł kątem oka Kacpra Laskusa, a Laskus w 31 minucie wyprowadza swoją drużynę na prowadzenie. Bardzo ładna i składna akcja Mazura Karczew zakończona bramką. W 41 minucie Kociszewski starał się zaskoczyć Radzikowskiego z rzutu wolnego, ale piękną paradą popisał się golkiper gości. Kolejna akcja Mazura. Piłkę przyjmuje Joachim Majkrzak, układa ją sobie do dośrodkowania. Strzał głową oddaje Celiński, ale bez problemów łapie to Radzikowski i do przerwy mieliśmy rezultat 1-0 dla Mazura. Świetnie rozpoczęła się druga połowa dla podopiecznych Tereszczyńskiego. Zagranie Celińskiego, piłka odskakuje Majkrzakowi, ale Joachim okazuje się niesamowitym sprytem, odgrywając jeszcze do Marcina Raszki, a napastnik gospodarzy dopełnia formalności. 51 minuta. Daleki wyrzut z autu, gospodarzy, walka w pole karnym, piłka ląduje pod nogami Laskusa i Kacper ustrzela dublet bardzo ładnym uderzeniem na dłuższy słupek. Bramkarz Markowi nawet nie dno w tej sytuacji. 60. minuta spotkania, kolejną sytuację Maraszka, mija bramkarza, ale Jakub Kabala wykazuje się niesamowitą ofiarnością i ratuje swój zespół przed utratą czwartej bramki. Co się nie stało wcześniej, wydarzyło się w 78. minucie. Walka o piłkę pomiędzy Kabalą a Awu. Lepszy z tego starcia wychodzi skrzydłowy gospodarzy. Awu tańczy w polu karnym z piłką i rywalami. Strzał odbija się od poprzeczki i ląduje w bramce. Piękna akcja Awu, okraszona czwartym trafieniem w tym spotkaniu.
Ten mecz kończy się zwycięstwem Mazura 4-0, chociaż śmiało można stwierdzić, że to był najniższy wymiar kary. Łukaszu, w Karczewie oprócz meczu z Markowią to nie było jedyne wydarzenie na stadionie, ponieważ została otwarta nowa trybuna. Tam licznie zgromadzeni kibice hucznie dopingowali swój zespół. No i cóż, chyba ten doping wspomógł drużynę z Karczewa, no bo wynik 4-0 jakby potwierdza to. No zdecydowanie można tak powiedzieć. Stadion miejski imienia Mariana Olszewskiego w Karczewie zyskał nową krytą trybunę, która od razu przeszła chrzest bojowy, bo dosyć takie obfite opady deszczu były nad Karczewem właśnie podczas tego spotkania. Trybuna się sprawdziła ku zadowoleniu wszystkich. Też warto wspomnieć, że właśnie zjawili się też przedstawiciele Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, bo był pan Artur Kolator, czyli członek zarządu, blisko związany z ekipą z Karczewa, był wychowanek tego klubu, był trener, także też właśnie w asyście tutaj przedstawicieli Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej ten mecz się odbył. Już przechodząc do samego spotkania, nie ma jakiegoś głębszego omawiania tego meczu, ponieważ no wynik 4-0 i można powiedzieć też pokrótce, że kompletna dominacja drużyny Tereszczyńskiego. Naprawdę im się wszystko układało w tym spotkaniu, nie można tego samego powiedzieć o Markowi. Dla Markowi też bardzo ważne spotkanie, do tej pory tylko jeden punkt zdobyty w tych pierwszych spotkaniach po przerwie zimowej. Nie powiększyli tego dorobku. To było też ważne spotkanie dla trenera Tomasza Sokołowskiego, które warto wspomnieć, że przed rokiem prowadził jeszcze drużynę z Karczewa. Także myślę, że on tutaj podwójnie zmotywowany do tego spotkania, no ale nie powiodło się na pewno po jego myśli też zawodników. Przechodząc do Karczewa właśnie naprawdę bardzo dobry mecz. Trójka zawodników, która mi się najbardziej rzuciła tutaj w oczy podczas tego meczu, to zdecydowanie Marcin Raszka, Kacper Laskus i Piotr Celiński. Naprawdę ogromny młyn robili tam z przodu. Miała wieczne problemy, można powiedzieć, w tym spotkaniu defensywa Markowi. A naprawdę Karczew niczym taki wytrawny bokser punktował cały czas. I można sobie też powiedzieć, że ten wynik 4-0 to jest tak naprawdę najniższy wymiar kary, bo gdyby tam wyższym wynikiem zakończyło się to spotkanie, myślę, że nikt nie byłby zdziwiony. Tylko właśnie te 4-0, można tak powiedzieć, Markowia zawdzięcza Adamowi Radzikowskiemu, który po raz kolejny dwoił się i troił w bramce, no ale tutaj też troszeczkę nie pomogli koledzy z zespołu. No naprawdę jedno chyba z najgorszych spotkań w całym sezonie w wykonaniu Markowi. Markowi, która jest naprawdę teraz w trudnym położeniu, bo tak jak już wspomniałem, jeden punkt zdobyty w 4 spotkaniach. No i Markowia z takiej bezpiecznej pozycji, bo bodajże chyba na 10. miejscu zakończyli pierwszą rundę, no teraz coraz poważniej musi się oglądać za plecy, bo te drużyny z dołu zaczęły punktować, a Markowia stoi w miejscu, no i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Natomiast Karczew no, po dolotkliwej porażce 0-4 z Narwią, teraz 4-0 z Markowią, także zmazali tą plamę, podwójnie zmotywowani, to o czym wspominałeś, Michał, nowa trybuna, sporo kibiców, duże wsparcie, no i myślę, że nikt z sympatyków Mazura nie był zawiedziony po tym spotkaniu, bo naprawdę to było show w wykonaniu zawodników Mateusza Tereszczyńskiego i taki Mazur Karczew naprawdę chcemy oglądać w każdej kolejce. Chciałbym Ci zadać jedno pytanie, tak jak i Państwu, zapraszam do tego, żebyście się włączyli w komentarzach. Czwarta bramka dla Karczewa jest właśnie ta sytuacja, gdzie lewym skrzydłem rusza Awu i po tej długiej piłce, jak przyjrzymy sobie dokładnie się w tym skrócie, to Awu uderza ręką w twarz Jakuba Kabale. Co prawda Markowia tam jakoś wielce nie protestowała, no natomiast to jest taka troszeczkę kontrowersyjna sytuacja, bo też widać, że odczuł to Kabala, położył się na ziemię, no i powiedz mi, jak ty sądzisz, czy ta akcja powinna zostać przerwana i nie powinno być czwartej bramki dla Karczewa, czy jednak wszystko się odbyło z duchem gry? Moim zdaniem zdecydowanie faul, ta czwarta bramka nie powinna zostać zaliczona. My na nagraniu to widzieliśmy bardzo dokładnie, sędziowie mogli gdzieś tego nie zauważyć, ponieważ to wszystko działo się bardzo szybko. Ale moim zdaniem bramka zdobyta nieprawidłowo. Widzisz, Michale, zazwyczaj się zgadzamy, a ja tutaj stanę w opozycji do Twojej odpowiedzi, bo moim zdaniem tutaj dobrze, że gra została puszczona. Tak jak wspominałeś, to się wszystko bardzo szybko działo, sędziowie mogli tego nie dostrzec, ale ja uważam, że to nie było intencjonalne też zachowanie Awu, to była walka o piłkę, on tego nie kontrolował. I też dodam, że też za bardzo nie wykłócała się Markowia odnośnie tej sytuacji. Oni chyba troszeczkę też pogodzeni z losem po prostu odpuścili tą akcję. Ale w tym momencie zachęcam Państwa, żebyście rozstrzygnęli ten nasz delikatny spór. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest Wasza opinia na temat tej sytuacji. No i zobaczymy właśnie, kto miał rację. Tak jest. A teraz czas poznać pozostałe rezultaty, które padły w 21. kolejce Forby czwartej ligi. Mszczonowianka Mszczonów, Hutnik Warszawa, tam spotkanie zakończone remisem 2-2. Ciężko było wskazać faworyta przed tym meczem, no i przebieg tego spotkania też to udowodnił. 2-2,
też bazując na wypowiedziach obu trenerów, czyli Macieja Tataja i Macieja Gadowskiego, jak najbardziej zasłużony wynik był ten remis. Kolejny remis, który padł w tej kolejce, to MKS Piaseczno, KSC Katroszyn 1-1. O tym spotkaniu już wspominaliśmy. Świt Staroźreby pokonał u siebie 3-0 KS Raszyn. Mecz o 6 punktów. Myślę, że to spotkanie ustawiły dwie szybko strzelone bramki przez Świt. Druga 17 minuta. No już potem Raszynowi bardzo ciężko się grało i bardzo ciężko było im wrócić do tego meczu. Wiktoria Sulejówek pokonuje u siebie Wilgę Garwolin 4-2. Wiktoria nie bez problemów, ale klasycznie skuteczna. Przegrywali 1-0. Potem 3 bramki tak naprawdę w kwadrans. Też jedna bramka do szatni, no i zasłużone też zwycięstwo podopiecznych Ryczkowskiego. Oskar Przysucha, Wisła 2 Płock, 2-1 dla Oskara Przysuchy. Oskar lubi sprawiać niespodzianki, też faworyzowaną ekipą w tym starciu była Wisła. Warto tylko wspomnieć, że w kadrze Wisły znalazło się na ten mecz aż 15 zawodników o statusie młodzieżowca. No i też Wisła od 52 minuty grała w osłabieniu po drugiej żółtej kartce Grzegorza Wawrzyńskiego. No i tutaj też zasłużone zwycięstwo Przysuchy. Ząbkowia Ząbki pokonują siebie Narew Ostrołękę 2-1. Mecz walki, ale też moim zdaniem z delikatnym wskazaniem na Ząbkowie, więc tutaj też pokuszę się o to, że zasłużone zwycięstwo, chociaż jakby był remis, to myślę, że też nikt by się nie obraził. Mazur Karczew, Markowia Marki 4-0. To już też wspominaliśmy o tym meczu. Mazowia Mińsk Mazowiecki, Eskola Warszawia 6-0. Totalna demolka. Mazowia chyba też troszeczkę podbudowana tym, że z perspektywy trybun to spotkanie oglądali prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej pan Sławomir Pietrzyk oraz wiceprezes pan Kamil Witkowski, także tutaj chcieli się pokazać przed włodarzami mazowieckiej piłki, no i uczynili to w najlepszy możliwy sposób, pakując rywalom 6 bramek. No i odpoczywał jeszcze MKS Przasnysz, który dostał walkovera, ponieważ Orzeł Baniocha wycofał się z rozgrywek formy czwartej ligi. Darmowe, ale jakże ważne, cenne punkty dla Przasnysza. A ja przypominam Państwu, że wszystkie spotkania możecie sobie obejrzeć w magazynie skrótów 21. kolejki Forbet 4 Ligi. Link macie w opisie, także też z tego miejsca gorąco zachęcam do obejrzenia właśnie sobie skrótów ze wszystkich spotkań. Zerknijmy sobie szybciutko na tabelę, zobaczymy jaki wpływ właśnie wyniki miały na aktualny stan tabeli. Na czele bez zmian Mazowia Mińsk Mazowiecki, za nią Wiktoria Sulejówek. Powoli zaczyna się robić chyba wyścig dwóch ekip, jeśli chodzi o zwycięstwo w tej lidze, bo Troszyn zaczął gubić punkty, a rywale im odjeżdżają. Ciekawa walka na czele, ale też kolorytów nabiera walka o utrzymanie, bo zwycięstwo Świtu nad Raszynem spowodowało, że właśnie Staroźreby tracą do Raszyna tylko 2 punkty. No, cały czas musi uważać i Przasnysz, i Narew Ostrołęka, więc też ta walka o ligowy byt w przyszłym sezonie zapowiada się arcyciekawie. Mamy tutaj jeszcze mały kącik dla wszystkich koneserów statystyk. Pierwsze gole w tym sezonie strzelili Sebastian Kaczyński z Mazowi, Kacper Kozikowski z Wilgi Garwolin i Piotr Augustyniak z Ząbkowi Ząbki. W 21. kolejce padło 31 bramek, gole strzeliło 27 piłkarzy. Średnia na mecz to 3,87 bramki, a łącznie po 21 kolejkach mamy już 700 bramek w tym sezonie Forbe 4 Ligi. Na listę strzelców wpisywało się 225 piłkarzy, a średnia bramek na mecz to 3,78. To też pokazuje, jak atrakcyjne są te rozgrywki i jak ciekawie dzieje się właśnie w tym sezonie Forbe 4 Ligi. Pięknie przygotowane statystyki. Przed nami jeszcze 12 kolejek. Mamy nadzieję, że tą tabelę, którą widzieliśmy, jeszcze tutaj zajdą zmiany, ponieważ nie chcemy, żeby ta liga nam się przedwcześnie zakończyła. Także liczymy jeszcze na garść emocji. Tak jest, dopóki piłka w grze, wszystko się może pozmieniać. A teraz czas poznać wybrańców, którzy znaleźli się w 11 kolejki. Z racji na urodzaj zawodników ofensywnych, jaki mieliśmy w tej kolejce, postanowiliśmy zmienić formację na 3-4-3. No i Michał, przedstaw Państwu, kto się znalazł w 11 kolejki. Zaczynając od bramkarza, Daniel Leszczyński, Mszczonowianka Mszczonów. Trzech obrońców, zaczynając od prawej strony, to Tymoteusz Barwiński, MKS Piaseczno, Piotr Augustyniak, Ząbkowia Ząbki, Jakub Gąsiorowski, Świt Staroźreby. W linii pomocy, zaczynając również od prawej strony, Pawlo Ksons, Mazowia Mińsk Mazowiecki, Tomasz Bogołębski, Oskar Przysucha, Michał Pragacz, KSC Katroszyn, Julian Świątek, Wiktoria Sulejówek. Trzech napastników, Dominik Bartnik, Hutnik Warszawa, Marcin Raszka, Mazur Karczew i również Mazur Karczew, Kacper Laskus.
Ja zachęcam po raz kolejny Państwa, żebyście dali znać w komentarzach, kogo Wy byście widzieli w tej jedenastce. Jeśli ktoś z Was pokusi się o wytopowanie całej jedenastki, będzie jeszcze ciekawiej. Także jeśli macie ochotę podzielić się z nami swoją opinią, to dajcie znać w sekcji komentarzy. Bardzo ciekawie było w kolejce 21. Równie interesująco powinno być w kolejce numer 22. Za chwileczkę poznamy pary, które właśnie w tej turze spotkań się zaprezentują. My klasycznie pokusimy się o króciutkie typowanko i Państwa też do tego zachęcam, żebyście obstawili tutaj rezultaty spotkań. 7 kwietnia Escola Varsovia u siebie podejmować będzie Mazur Karczew. No, patrząc na Mazur, jak zagrał w tej kolejce, to tutaj stawiam na zdecydowane zwycięstwo ekipy Mateusza Tereszczyńskiego. I tutaj ja też podzielam Twoje zdanie. Kolejne spotkanie Hutnik Warszawa, Mazowia Mińsk Mazowiecki. No, ciekawe spotkanie. Hutnika czeka bardzo ciężkie zadanie, no ale myślę, że też tutaj Mazowia jednak przechyli szale zwycięstwa na swoją korzyść. Tak, myślę, że tu lider powinien sobie poradzić w Warszawie. Następne spotkanie Markowia Marki, MKS Przasnysz. Ciekawy mecz. Przasnysz zaczyna powoli deptać po piętach Markowi, więc bardzo ważne spotkanie, ale tutaj obstawiałbym remis. Myślę, że w tym spotkaniu Przasnysz jednak zdobędzie komplet punktów. Następny mecz to Narew Ostrołęka podejmie u siebie Oskara Przysuchę. Ja spodziewam się tutaj otwartej wymiany ciosów, jak to zazwyczaj w spotkaniach Oskara Przysucha. I też stawiałbym na remis, a jeśli nie remis, to minimalne zwycięstwo Oskara. No ja w tym spotkaniu, szczerze powiedziawszy, po ostatnim meczu Przysuchy, no i ciężko mi wytypować zwycięzcę. Więc chyba powstrzymam się od typowania w tym meczu. Następny mecz to jest Wisła 2 Płock, Wiktoria Sulejówek. Też ciekawy mecz. Ciekawe przede wszystkim jest, jakie zestawienie personalne będzie miała Wisła na to spotkanie, ale stawiam tutaj w roli faworyta oczywiście Wiktorię Sulejówek i uważam, że zgarną komplet punktów. No tak, ja również postawię tutaj na Sulejówek. Następny mecz to jest Wilga Garwolin, Świt Staroźreby. Myślę, że tutaj gospodarze wygrają. Świt teraz wygrał co prawda 3-0, ale Wilga to jest bardzo nieprzyjemna drużyna do grania i myślę, że tym bardziej u siebie będzie drużyną lepszą po prostu w tym spotkaniu. No a ja wyczuwam tutaj remis mimo wszystko. Kolejny mecz, przenosimy się do Raszyna, który podejmie u siebie MKS Piaseczno. Myślę, że tutaj MKS Piaseczno. Raszyn, powiem szczerze, że od początku tej rundy jakiegoś wielkiego wrażenia na mnie nie zrobił. I myślę, że tutaj też Piaseczno wygra to spotkanie. Tak, ja również stawiam na Piaseczno. I do Troszyna przyjedzie Mszczonowianka Mszczonów. Szczerze, może trochę kontrowersyjna opinia, ale ja obstawiam tutaj remis. No ja jednak postawię na Troszyn. Myślę, że są jednak zniesmaczeni tym remisem, że i będą chcieli u siebie udowodnić, że to drużyny stać na dużo więcej niż tylko remis. Wszystkie spotkania 22. kolejki możecie Państwo obstawić na stronie sponsora tytularnego całych rozgrywek, czyli firmy Forbet. Dla wszystkich nowych użytkowników z kodem MZPN jest sporo bonusów, ale tego wszystkiego dowiecie się właśnie na stronie Forbetu. Ja tylko przypominam, że obstawiać i rejestrować konta mogą oczywiście tylko osoby pełnoletnie. Zmierzając do końca tego odcinka, mam jeszcze bardzo ważną informację dla wszystkich mazowieckich klubów. 1 marca wystartował nabór do rządowego programu Klub 2023. Polega on na tym, że można otrzymać dofinansowanie od rządu, nawet w wysokości 15 tysięcy złotych. Wszystkie szczegóły odnośnie tej akcji macie na profilu facebookowym Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Link do posta oczywiście znajduje się w opisie. Tam też 3 prościutkie kroki, jak można do tego programu przystąpić. Także wszystkich właśnie przedstawicieli mazowieckich klubów zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w programie rządowym Klub 2023. Drodzy Państwo, na dzisiaj to koniec. Spotykamy się oczywiście już za tydzień w czwartek, a ja zachęcam jeszcze Was do lajkowania, subskrybowania. Dajcie znać w komentarzach, kogo ewentualnie chcielibyście zobaczyć w naszym studio. Też dzielcie się po prostu z opiniami, bo ten program przede wszystkim tworzymy dla Was, więc jeśli macie jakieś sugestie, to zostawcie je nam w komentarzach. Za dzisiaj bardzo dziękujemy. Michał Załęski, Łukasz Cichowski i do zobaczenia za tydzień.